Co, nie spodziewaliście się, że dzisiaj coś będzie? Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale poświęconym grze Football i Elden Ring. Słuchajcie, jest wieczór, to są Węgry. Dzisiaj było 30 na plusie. No jest, na wieczór jest to fajnie, przyjemnie, nie? Ale to trzeba poruszyć temat Gareta Bale'a, pierwszej karty we Football. A chwilę czasu to sobie możemy pogadać na temat tej karty. Słuchajcie, Bale ma Edge Crossing i ja sobie myślę, czy pasowałby do mojego zespołu, no pewnie, żeby pasował, ale teraz kwestia, gdzie go umieścić. Najlepszą pozycją według mnie na niego dla niego to będzie LWF, ale LWF-em ja nie gram, natomiast to jest taka hybryda pomiędzy zawodnikiem driblującym a dorzucającym i generalnie ciężka do przeczytania na skrzydle. Minus jego jest, że ten attacking awareness jest dosyć nisko i kolejny minus, że creative playmaker, czyli on na tym LWF-ie będzie tak czy siak aktywny, tego się nie pozbędziecie, ale mimo wszystko tam bym grał, słabszą nogę ma high. I generalnie przeciwnik raczej grać do Bale'a i starać się przewagę zrobić jego dribblingiem, tutaj jak umiecie dryblować, nie? No to starać się zrobić przewagę dribblingiem. Ewentualnie wasz przeciwnik będzie blokował mocniejszą nogę, czyli lewą. To w tym momencie no, musi blokować lewą nogę, bo Bale ma edge crossing i ten edge crossing naprawdę dużo daje. Ale w tym momencie, gdy już on się nauczy, to wam troszkę miejsca zrobi i wtedy w tym momencie możecie zejść do środka i też uderzyć. Słabszą nogę ma high. I to też jest takie wyjście. Raczej widziałbym jako tutaj hybrydę, która potrafi właśnie i dryblować, i dorzucić i strzelić. Też ma outside hurler, także to też jest na plus u Bale'a. Tak, tam go widział. Ewentualnie mówię, no creative playmaker to jest chyba jeden minus na LWF-ie, chociaż nie do końca, raczej dograć mu piłkę, bo tam no, za bardzo nie będzie uciekał, żeby mu zagrać, ale będzie czekał, podejdzie, żeby mu podać i tak to widzę. Dlatego te wysokie atrybuty potrzebuje do dribblingu, do przyspieszenia ma mega atrybuty, nie? Tylko że przyspieszenie idzie w parze z attacking awareness i to jest ten minus. Ile byście nie dali przyspieszenia, także zawsze będzie miał nisko attacking awareness. No i balans też jest na solidnym poziomie, dlatego mówię, no macie możliwość i wrzucenia w pole karne i ewentualnie podania w pole karne dołem czy dribblingiem po prostu zrobić przewagę. Tak go bym tutaj widział, bo generalnie jest mocny w kilku aspektach. No i tak to wygląda z Bale'em. Tutaj podrzucę wam build pod lewego skrzydłowego i sugerowane skille dla lewego skrzydłowego. Raczej tutaj nie szedłbym stricte tak w dribbling, nie? Tak, bo tu moglibyście ulepszyć double touch do maksymalnego poziomu, czyli też te trzy skille dodać, ale to raczej wolałbym mu dać tylko double touch, nie dodawać soul control, nie dodawać flip flap, tylko double touch, bo one touch pass, true passing to takie mus i generalnie coś mu jeszcze tam dołożyłem, chyba gamesmanship. Tak, ja zazwyczaj ostatnie mecze jak przegrywam, to przez to, że gdzieś przeciwnik mój zostanie sfaulowany przed polem karnym i bardzo, bardzo często tracę w ten sposób jedną czy dwie, znaczy jedną bramkę w meczu i przegrywam 1-0 albo coś takiego, nie? No to denerwuje mnie trochę to, no ale tak już jest, nie? Jak macie zawodnika z dobrym dribblingiem, z szybkością, z przyspieszeniem, no to plus gamesmanship, no to ten zawodnik jest bardzo narażony na faule i często stałe fragmenty wygrywają grę. Tak, i tutaj tą wersję właśnie Gareta Bale'a, to raczej nie pode mnie tutaj, LWF-a widzę i tak, jak macie takiego Bale'a w ataku i załóżmy, znaczy na lewym skrzydle, no i w środku ataku macie Cristiano Ronaldo, tego ostatniego, prawda, tego co dałem wam build, tego Fox in the Box, bo to też on się fajnie z nim sprawdzi, taki duet byłby nie fajny. No. Natomiast druga wersja Bale'a jest to Bale, który mógłby u mnie grać na lewej pomocy, tak, na lewej pomocy z automatu, z wysoką staminą, z wysoką szybkością i z wysokim dośrodkowaniem, to tam mógłby grać generalnie, ale tylko z instrukcją indywidualną offensive,
tylko żeby po prostu ciągnął do przodu i szybka piła do niego i dorzucić, nie? Tak, ewentualnie na lewej pomocy i też dostaniecie tutaj skille, też dostaniecie atrybuty, trochę zostały zmienione, ale koniecznie z tą właśnie indywidualną instrukcją offensive. Tak samo też może się na lewej obronie go ustawić z tym instrukcją offensive, ale minus taki, że musicie tą lewą obronę wylosować w pozycjach, ale to na tą macie po prostu, nie wiem, tam jest dużo pozycji do losowania, chyba 8 jest pozycji do losowania. Szansa na to, żeby trafić, jest niska, ale tylko raz, chociaż tylko raz musicie tam trafić, także, bo lewą obronę ma już na ciemniejszy kolor, także raz traficie i będzie spoko. I to jest zawodnik stricte skupiony na tym, żeby po prostu po linii gonić, czy to bez piłki, z piłką, i dorzucić summa summarum w pole karne na napastników jakichś wysokich, nie? I tak bym tutaj widział. Bo tutaj widziałbym go w swoim składzie, tylko że no, minus jest taki, że ja na lewej obronie mam Theo Hernandeza. Nie wydaje mi się Bale, że będzie lepszym zamiennikiem lewego obrońcy niż Theo Hernandez. Z drugiej strony na MF-ie mam Hulita i też nie chciałbym już tak MF-a robić stricte LMF-a, bo wtedy na jednej stronie będzie lewy obrońca, lewy pomocnik, na drugiej stronie jest Beckham na prawej pomocy i jest na prawej obronie Arnold i tym samym się rozjeżdża wszystko i środka nie ma nawet żadnego teraz AMF-a już, a już się wahałem z tym Beckhamem, czy zrobić pomocnika i summa summarum chyba też trochę będę zmieniał, będę szukał pozycji Beckhama na AMF-ie. No i tak, ale jak nie gracie na przykład lewym obrońcą ofensywnym, a traficie takiego Bale'a, no to z automatu możecie mu po prostu zrobić lewego pomocnika ofensywnego, tylko stricte odpowiedzialnego za dośrodkowania. Albo lewego obrońcę zrobicie stricte odpowiedzialnego za dośrodkowania. Tak jak mówię, no ja już kurczę się waham. Jakbym go trafił, to bym się wahał, żeby go puścić na lewą pomoc, bo już mi środek się rozjeżdża. Nie mam nikogo w środku za napastnikami i to jest najgorsze. To jest największy minus mojego składu. Tak, ale tak bym tą drugą wersję Bale'a widział. No, tak bym go widział. No i jest jeszcze trzecia wersja Bale'a, to którą bym chyba mógł umieścić w składzie, ale to dużo by mnie kosztowało. Dużo trzeba było warunków spełnić, żebym on tak tam zagrał. To sytuacja jest podobna z Beckhamem i trzeba Bale'owi trafić dwa razy EMF jako Creative Playmaker i tu będzie... To jest najtrudniejsze do zrobienia, trafić mu dwa razy EMF w pozycjach i wtedy też u mnie grałby na jako taki lewy pomocnik, znaczy lewy ofensywny pomocnik skrajny, nie stricte przy lewej stronie, tylko skrajny, taki lewy pomocnik środkowy. I to samo z Beckhamem, nie? Też by zagrał na EMF-ie, nie tam daleko przy linii, tylko... Bo to co powoduje na mnie, bo grając, załóżmy Beckhamem na prawej pomocy, Arnoldem na prawej obronie, to wy generalnie dajecie sygnał przeciwnikowi, że tam będzie grana akcja i bardzo często Beckham, mimo to, że ma bliżej do bramki jak Arnold, rzadziej mi na prawej pomocy wrzuca z dogodnych pozycji. No jak ma tą pozycję, to gdzieś obrońca na plecach, no nie do końca jest stricte sam ten Beckham, a obrońca gdy wchodzi na dorzucanie, to jest zawsze praktycznie wolny elektron i ma bardzo dużo miejsca i może sobie pozwolić na bardziej precyzyjną wrzutkę. Tak u mnie Arnold ma, tak u mnie ma Theo Hernandez z drugiej strony. Generalnie obrońcy mają więcej asyst u mnie niż jakiś prawy czy lewy pomocy z tego względu, że ich wrzutki są właśnie z dobrych pozycji, bez krycia. Nie muszą się śpieszyć, można sobie przymierzyć i tyle, nie? Tak. Porównanie, na przykład Theo Hernandez chyba ma 70 meczy, 40 asyst, Beckham 50 meczy, 20 asyst. To już taki przykład, nie? A mimo to, że Beckham ma najlepsze generalnie wrzutki w futbol, to jest to, że wrzuca po prostu z pozycji, które są nie są perfekcyjne, nie? Nie są perfekcyjne i tutaj też zawsze z jakimś tam obrońcą musi na plecach biegać. A tak to Arnold, nikt nie kryje Arnolda, nikt prawego obrońcy czy lewego obrońcy, nikt nie kryje. Oni zawsze biegną, to już sami sobie wrzucają kiedy chcą, nie? To macie wszystko tutaj już, nie? No i wracając do Bale'a AMF-a.
już nie patrząc na liczby, nie? To też bym chciał Beckhama tak zrobić, AMF-a prawego, no i lewego Bale'a, AMF-a. Też chyba będziemy losować Bale'a jako AMF-a, ale to też raczej... Tak myślę teraz, czy zrobić go zbalansowanego pomiędzy takim wrzucaniem, tak jak coś na lewe skrzydło, ale to też raczej wolałbym, żeby ten zawodnik miał te podania jak najwyżej, nie? Żeby dośrodkowania miał jak najlepiej. Chyba nie. Tutaj raczej się trochę wstrzymam. O ile dałbym 12 punktów na lewej pomocy, na lewej obronie, w dośrodkowania, także na MF-ie. Na MF-ie nie. Na MF-ie 8 poszedł podania, bo nie będzie czerpał na MF-ie takiego profitu z tych dośrodkowań, jak na lewej pomocy czy lewej bronie, bo tam zwyczajnie częściej by to robił i z dogodniejszych pozycji, a tutaj jednak trzeba trochę w środku pobiegać. Tak, to już nie tylko wrzutki, to raczej taki zbalansowany zawodnik byłby. No i skille też zostaniecie sugerowane na MF-a, skille i atrybuty. No, to chyba było na tyle. To nie jest też AMF stricte pode mnie, bo preferuję nie takie AMF-ów jak Beckham, nie takie AMF-ów jak Bale, bo to są bardzo ofensywni. Wolałbym coś takiego jak z De Jonga Orkiestratora zrobić AMF-a, mu trafiłem. Wolałbym coś takiego jak Pellegrini, Gavi, co tam jeszcze, Hulit. Coś takiego, gościa, który jeszcze dodatkowo, Bellingham, gościa, który dodatkowo jeszcze nam pobroni. Steven Gerrard na MF-ie, nie? Coś, taki box to box, który neutralny jest na MF-ie. Coś takiego szukam i tu mi się najlepiej sprawdza, bo ten AMF jeszcze jednak bierze udział w obronie mojej drużyny. Tak, bierze udział w obronie i generalnie no, musi też trochę się nabiegać jako w defensywie. Ale tutaj dołożymy Bale'owi interception i będzie ok. I to myślę, że jest tyle defensywnych skilli. Być może nie wiem, czy on tam ma fighting spirit, czy nie. Jak nie ma, to też bym dołożył fighting spirit, ale to będziecie widzieć wszystko, nie? Dobra, to było na tyle. Jutro być może opiszę jeszcze Rosickiego i kto tam jeszcze był za rozbójnik. Już zapomniałem. A, Rosicki, ten Destroyer, Fletcher. Tak, gdzie Destroyer Fletcher. Takie moje sugestie będą. Trzymajcie się i do jutra.